Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn zorganizowała dla pań z Klubu Seniora specjalną uroczystość związaną z Dniem Kobiet. Spotkanie odbyło się w czwartek, 2 marca, z inicjatywy pani Małgorzaty Wojtko. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn zaprosiła panie z Klubu Seniora oraz z Domu Opieki Caritas na swoisty wieczór muzyczno-poetycki z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie otworzyła pani Arleta Przątka, a później prowadzenie wzięła już w ręce sama młodzież. Podczas uroczystości zaprezentowały się dwa duety. Paulina Wysocka przy akompaniamencie Mariusza Klima wykonała utwory Edwarda Stachury pochodzące z repertuaru grupy Stare Dobre Małżeństwo oraz piosenki Tomasza Żółtko i Ryszarda Rynkowskiego. Natomiast Róża Wójcik, znana z występów z bożeńskiej grupy Kazamaty, przy akompaniamencie Mateusza Deskiewicza zaśpiewała wiersze Leśmiana, Marianowicza oraz Staffa. Warto zaznaczyć, że sama napisała do nich muzykę. Za naszym pośrednictwem pani Arleta Przątka dziękuję za słodki poczęstunek, który otrzymała z cukierni pana Gwoździa oraz pana Polkowskiego.